W niedzielę wybory. Już za kilka dni, bardzo niedługo, wybory. To będzie decyzja, którą najkrócej można określić tak. Polska plus czy Polska minus? Polska wielkich programów społecznych, zaplanowanego rozwoju, akcji, które prowadzą do podniesienia i to radykalnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa Polski w sferze międzynarodowej, a także w sferze ekonomicznej, to znaczy w tych dwóch sferach bezpieczeństwa, odbudowa dobrego imienia Polaków w świecie, odbudowa tego wszystkiego, co buduje polską jedność narodową, polską godność narodową, czy też ta polityka, która była prowadzona w poprzednich latach, to znaczy bardzo skromna polityka społeczna, brak jakichkolwiek planów gospodarczych, udział polskich elit w niszczeniu polskiej reputacji, zwijanie wojska, utrzymywanie Polski w NATO na drugorzędnej pozycji, no plus ogromna sfera patologii, czego symbolem, ale takim symbolem bardzo mocnym jest afera VAT-owska i te setki miliardów złotych strat. To jest ta różnica między dwoma obozami politycznymi, tym dzisiaj czwórgłowym obozem, czy właściwie w gruncie rzeczy niemalże jedną partią, która jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a Prawem i Sprawiedliwością. I my chcemy wezwać wszystkich Polaków do tego, by się nad tym wyborem zastanowili i żeby poszli głosować. Żeby głosowali w tych wyborach, bo to są wybory naprawdę od 1989 roku najważniejsze. To są wybory, które odnoszą się do tych wszystkich kwestii, które już poruszyłem, ale to są także wybory odnoszące się do kształtu polskiej demokracji. Relacjonując kampanię wyborczą również w tym programie, przez ostatnich kilka miesięcy koncentrowaliśmy się głównie na sporach programowych, sporach dotyczących programów społecznych, 500+, spraw ideologicznych, spraw dotyczących pieniędzy w portfelach zwykłych Polaków, bo o tym faktycznie są te wybory. Ale wybory roku 2019 mają również szerszy wymiar, być może przełomowy w perspektywie historii Polski. Chodzi o likwidację postkomunizmu. Jeżeli społeczeństwo będzie nam udzielało poparcia w dalszym ciągu, bo to dwie, no nawet trzy kadencje są potrzebne, to my postkomunizm zlikwidujemy. Dokładnie taka zapowiedź znajduje się również w dokumentach programowych Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonych z początkiem września 2019 roku. Ów program szczegółowo tłumaczy, dlaczego w istocie spór w tych wyborach jest sporem pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością z jednej strony, a wszystkimi innymi partiami startującymi w tych wyborach z drugiej. Partiami, tą czterogłową partią, którą można nazwać partią postkomunizmu. Co to jest postkomunizm? Przed 1989 rokiem, tak jak i przed upadkiem komunizmu, nastąpiła zmiana komunistycznego aparatu w grupę mocno powiązaną nie tylko wspólną działalnością, ale na wiele innych sposobów, w tym rodzinnie. Interes ekonomiczny tego środowiska ewoluował od własności zbiorowej, charakterystycznej dla okresu późnego PRL, w kierunku własności indywidualnej, a także polegał na zajmowaniu przez tę grupę strategicznych punktów struktury społecznej. Te cechy okazały się konstytutywne dla nowego systemu nazwanego przez socjologów postkomunizmem. W III RP zostały dokooptowane do komunistycznej nomenklatury niektóre środowiska opozycyjne w okresie PRL. To właśnie fragment programu Prawa i Sprawiedliwości. Proces tworzenia postkomunizmu świetnie portretuje scena, którą wszyscy poznaliśmy dopiero po latach. Kiedy w czasie obrad w willi Służby Bezpieczeństwa przy ulicy Zawrat w Warszawie Stanisław Ciocek obok Czesława Kiszczaka, członek komunistycznej elity, proponuje swoim rozmówcom z ówczesnej opozycji układ, który można zobrazować sformułowaniem Mercedesy za okrągły stół. Za mało samochodów macie. Tak, mam załatwimy, słuchajcie panowie. Tak. Ten parlament zbudujemy, że to władzą się podzielimy, to będziecie mieli piękne, tak.
Ten mercedesowy system postkomunistyczny funkcjonował w Polsce nieprzerwanie od 1989 roku, z krótką przerwą na rząd Jana Olszewskiego oraz rząd AWS pod koniec lat 90. Władzę w tym czasie dwukrotnie zdobyli przedstawiciele postkomunistycznej partii SLD, czyli po prostu przemianowanej sowieckiej partii PZPR, która rządziła Polską, odkąd weszła tutaj na sowieckich czołgach. Dziś to SLD jest trzecią siłą polityczną w Polsce. Jedną z tych czterech partii, o których mowa była na początku. Prezydentami Polski w tym czasie byli wyłącznie ludzie związani z sowiecką bezpieką lub wprost z sowiecką partią PZPR. System postkomunizmu zaczął walić się w wyniku nieco już zapomnianej afery Rywina, która osłabiła SLD na całe lata. W programie PiS opisane jest to w następujący sposób. Siły postkomunistyczne, które doszły do władzy po upadku AWS, poczuły się tak silne, że postanowiły zaatakować, ograbić i całkowicie uzależnić od siebie najpotężniejszy z filarów systemu III RP. Ten zaś, broniąc się, doprowadził do ograniczonego, ale wystarczającego, by wywołać szok, odsłonięcia głębokich mechanizmów systemu, które pozostawały dotychczas ukryte przed zdecydowaną większością społeczeństwa. Afera Rywina. Na czym polegała ta afera? Na tym, co zawsze w systemie III RP, na transakcji lewa kasa dla polityków w zamian za wygodne ustawy dla biznesmenów, które w efekcie i tak prowadzą do kasy dla postkomunistycznych elit. Gazeta Wyborcza po latach tę aferę opisuje tak. Znany producent filmowy przyszedł do Agory z korupcyjną propozycją. Najpierw do prezes Wandy Rapaczyńskiej, potem do Adama Michnika. Rywin obiecywał w imieniu grupy trzymającej władzę, że nowa ustawa medialna będzie po myśli Agory pod warunkiem, że firma zapłaci SLD łapówkę – 17,5 miliona dolarów. Projekt ustawy zakazywał wydawcy ogólnopolskiej gazety kupna stacji telewizyjnej, a Agora chciała kupić udziały w Polsacie. Michnik nagrał rozmowę z Rywinem. Ofertę w imieniu grupy trzymającej władzę, być może młodsi widzowie nie wiedzą, co to jest, ale to właśnie grupa, która miała wysłać lwa Rywina, jak to zwykle w postkomunizmie użyła znanego przedstawiciela celebryckich elit, wówczas potężnego producenta filmowego, lwa Rywina. To jego zdjęcie. A lew Rywin do Adama Michnika mówił to. Chodzą po mieście takie te, że ty im się przyglądasz i chciałbyś ewentualnie z Adamem porozmawiać, jak on chce ten Polsat kupić. Grupa po prostu mówi, że gwarantuje ci ustawę i akceptację zakupu. I ponieważ ta grupa trzyma w ręku władzę, a jest zainteresowana środkami, bo są im potrzebne, powiedzieli, że mogą to... Władza daje im gwarancję, że to będzie przeprowadzone. Powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Rywina zakończyło pierwszy etap postkomunizmu w Polsce. Przesłuchania transmitowane były na żywo, odsłaniały krok po kroku, w jaki sposób wywodzące się z komunizmu elity dogadywały się w zaciszu gabinetów z mediami i biznesem. Ale w pewnym momencie przekroczony został próg wytrzymałości wyborców i dla większości zwykłych ludzi stało się jasne, na czym polega prawdziwa natura postkomunizmu III RP. Choć Komisja Śledcza próbowała odwrócić bieg wydarzeń i stworzyć raport zaciemniający sytuację, to jednak tego efektu nie udało się odwrócić i to, co ludzie zobaczyli, już po prostu zobaczyli. Bardzo proszę. Ja rozumiem, że w wyniku pojawienia się sanatorium pana posła Kopczyńskiego komisja zmieniła swoje stanowisko ze stanowiska ubiegłotygodniowego, w którym była skłonna uważać większością jednego głosu, że za Rywinem stali jacyś przestępcy związani z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, na stanowisko takie, że za Rywinem nie stał nikt, tylko że Rywin oszalał i przyszedł do Michnika wbrew uczciwym intencjom Leszka Millera, Aleksandry Jakubowskiej, Włodzimierza Czarzastego i tak dalej. I że jesteśmy dokładnie w tym punkcie, w którym musimy się oswoić intelektualnie z pomysłem takim, iż wniosek komisji jest ostatecznie taki, iż szaleniec przyszedł do Gazety Wyborczej, a Miller, Jakubowska, Czarzasty i Kwiatkowski to najbardziej przyzwoici ludzie na świecie. Czy ja dobrze zrozumiałem wynik głosowania? Bo z tą sytuacją musiałbym się sekundę oswoić. Boję się, panie pośle, że pan to dobrze zrozumiał, tak? Aha. Dziękuję, panie marszałku. To wówczas rozpoczął się upadek złotego dziecka PZPR, a dziś eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej, wybranego z list PO, ówczesnego premiera Leszka Millera, którego komisja ostatecznie uznała za członka grupy trzymającej władzę.
Ten upadek symbolizują słynne słowa wypowiedziane pod adresem rozpoczynającego wówczas swoją karierę Zbigniewa Ziobro, autora raportu, który ostatecznie stał się raportem państwa polskiego. Widzę, że pan premier nie odpowie na pytanie, tylko odpowie inwektywą. Ja rozumiem, że wyciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle... Pan jest zerem, panie zawsze poseł. Można panie... Wybuch afery Rywina zakończył. Pierwszy etap polskiej wersji postkomunizmu. To wówczas powstała idea kompletnej przebudowy państwa polskiego. Ta idea opisana została najpierw przez politologa Rafała Matyję w 1998 roku, a 6 lat później przez ówczesnego polityka Platformy Obywatelskiej, profesora Pawła Śpiewaka, a nazywała się ideą czwartej RP. To artykuł w Rzeczpospolitej na ten temat. Wówczas powstała koncepcja sojuszu dwóch stosunkowo nowych partii politycznych, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, które wspólnie miały realizować ideę odbudowy państwa polskiego i pod takim hasłem ruszyły do kampanii wyborczej w 2005 roku. Ale do realizacji tego programu nigdy nie doszło. Negocjacje dotyczące koalicji pomiędzy PiS, które wygrało wybory w 2005, a Platformą, która w tych wyborach zajęła drugie miejsce, zostały zerwane przez Platformę Obywatelską. Wybory prezydenckie wygrał Lech Kaczyński, pokonując Donalda Tuska, ale Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało samodzielnej większości, przez to zmuszone było do zawiązania koalicji z dwoma nieistniejącymi dziś ugrupowaniami albo nieistniejącymi i dogorywającym ugrupowaniem. Samoobrona RP, Andrzej Leper, dziś nieżyjący, oraz Liga Polskich Rodzin. To zdjęcie ówczesnego lidera i ówczesnego posła tej partii. Liderzy tych ugrupowań, czyli Roman Giertych i Andrzej Leper, zostali wicepremierami w rządzie. To wówczas dokonana została fundamentalna zmiana pomimo sprzeciwu dużej części elit, ale jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził tę zmianę, czyli zlikwidował wojskowe służby informacyjne, czyli zinfiltrowaną przez sowiecki układ wojskowy strukturę, która w niezmienionej formie istniała w Polsce od czasów późnego komunizmu. A tak wyglądał szef tej instytucji. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości upadł w wyniku działań koalicjantów PiS. Centralne Biuro Antykorupcyjne, świeżo powołana służba, złapała na gorącym korupcyjnym uczynku najbliższych współpracowników nieżyjącego już dziś Andrzeja Lepera, a z operacji służb specjalnych na ten temat nastąpił przeciek, co jasno wskazywało, że na najwyższych szczeblach władzy zainstalowani są ludzie, którzy okazali się bardziej lojalni względem postkomunistycznych elit biznesu i służb specjalnych niż względem państwa polskiego i polskich wyborców. Po latach Roman Giertych przyznał, że będąc premierem w tym rządzie, w istocie działał na rzecz jego obalenia. Byłem Konradem Wallenrodem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Rozwaliłem go. Dziś ówcześni partyjni koledzy Romana Giertycha, to jeden z nich, są liderami partii Konfederacja, a dogorywająca Liga Polskich Rodzin pod wodzą jego ojca Macieja Giertycha w ostatnich wyborach poparła Platformę Obywatelską. Upadek pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wyznacza początek tak zwanego późnego postkomunizmu, czyli samodzielnych rządów Donalda Tuska. Powołana w 2007 roku nowa władza wykonawcza okazała się, zgodnie z formułowanymi już w trakcie kampanii wyborczej przewidywaniami, typową ekipą restauracji. Postawiła sobie za cel przywracanie, a niekiedy nawet wyostrzanie osłabionego w latach 2004-2007 systemu. Różnica polegała na tym, że główną siłą dokonującą tej operacji stała się formacja, która poza nielicznymi i nieważnymi wyjątkami nie wywodziła się, przynajmniej w sensie biograficznym, z komunistycznej nomenklatury. Można powiedzieć, że w ten sposób właśnie powstał system późnego postkomunizmu. Jak wyglądał ten system? Natura późnego postkomunizmu Donalda Tuska polegała na przejęciu kontaktów elit politycznych Platformy z elitami postkomunistycznych oligarchów biznesu. Nastąpiła też zmiana powiązań politycznych dużej części największego, dużego, a także średniego kapitału, która w sytuacji przegranej swojego największego sojusznika SLD i gotowości PO do kontynuowania systemu zmieniła opcję i przeszła do PO. O tym, jak wyglądały te związki, dowiedzieliśmy się m.in. z kolejnych taśm nagrywanych w restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room, gdzie z politykami rozmawiał m.in. nieżyjący dziś Jan Kulczyk. Późny postkomunizm polegał również na próbie przejęcia symboliki Solidarności przy jednoczesnej walce z samą Solidarnością. Dlatego właśnie Platforma konsekwentnie używa w swojej politycznej aktywności Lecha Wałęsy, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. Jestem z wami... Popieram was i będę na was głosował.
Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości naczelną zasadą późnego postkomunizmu było podporządkowanie wszelkich działań utrzymaniu władzy, nawet jeśli oznacza to działanie wbrew interesom nas, obywateli. Ponieważ jednak funkcjonowanie procedur demokratycznych, w tym wyborczych, nie pozwala na całkowite lekceważenie odczuć i preferencji większości obywateli, politykę merytoryczną odnoszącą się do interesów szerokich kręgów elektoratu zastąpiła propaganda, zwana eufemistycznie polityką wizerunkową. Narzędziem tej propagandy był kompletny monopol medialny. System domykała, choć nie do końca szczelnie, faktyczna kontrola rządzących nad wszystkimi silniejszymi mediami. Sytuacja taka powstała po przejęciu Telewizji Polskiej i Radia Publicznego i miała jeszcze jeden aspekt. To jest wyraźne dążenie do ograniczenia roli tych instytucji, a być może nawet do ich likwidacji. Właśnie ten stan rzeczy pozwalał nie tylko na prowadzenie wskazanych wyżej akcji socjotechnicznych, ale także na zupełne lekceważenie właściwej demokracji potrzeby wiarygodności. Zapowiedzi wyborcze nie tylko nie były wykonywane, ale wręcz były łamane, wiek emerytalny. Zakładano przy tym, że nie przyniesie to negatywnych skutków wyborczych. Z tych samych powodów zakładano, że negatywnych skutków nie przyniesie również jawne łamanie praw człowieka i obywatela. I właśnie z tych powodów, kiedy w systemie medialnym pojawiły się luki dla utrzymania władzy nad mediami, do siedziby tygodnika Wprost trzeba było wysłać służby specjalne. Proszę go wypuścić! Wejdźcie tutaj! Wejdźcie tutaj! Ej! Inną cechą była prywatyzacja polityki przez przywódcę. Prywatyzacja polityki przez przywódcę. Było to zjawisko bardzo groźne, szczególnie gdy dotyczyło spraw bardzo ważnych, jak podporządkowanie polityki zagranicznej indywidualnym ambicjom Donalda Tuska, chcącego zająć bardzo wysoką pozycję w strukturach Unii Europejskiej, co miało szczególny wpływ na wskazany już charakter stosunków z Niemcami, czyli głównym patronem tuskowych ambicji, jak i z Rosją, przynajmniej do chwili, gdy jej stosunki z Zachodem gwałtownie się pogorszyły. Pośrednio wpływało to też na stosunki z USA, szczególnie na sposób potraktowania umowy ze Stanami Zjednoczonymi o pociskach antybalistycznych. W efekcie w Polsce nie powstała tarcza antyrakietowa, w sprawie której trwały zaawansowane negocjacje z USA. Powstał bez polskiego sprzeciwu gazociąg Nord Stream, a Waldemar Pawlak z PSL, kolejnej partii dziś będącej częścią owej wielkiej partii postkomunizmu, podpisał wieloletnie umowy gazowe uzależniające nas od Rosji. A sam Tusk na Kremlu nazywany był naszym człowiekiem w Warszawie. Jednak system późnego postkomunizmu upadł. Upadł z powodu pieniędzy. Bardzo silna pozycja premiera Donalda Tuska miała dodatkowo fatalne dla projektu skutki. Nieodpowiedzialna, zła polityka gospodarcza podporządkowana celom wizerunkowym doprowadziła bowiem do ogromnych deficytów budżetowych. Te zaś do zadłużenia zbliżającego się do konstytucyjnej granicy. Donald Tusk wykorzystał swoją silną pozycję, by ratować finanse poprzez uderzenie w OFE. A to już był poważny cios w głębokie struktury systemu. I choć inna część tych struktur prawdopodobnie korzystała z niebywałej tolerancji wobec okradania budżetu, afera VAT, to jednak spowodowało to poważne osłabienie systemu. Tę finansową katastrofę, którą poczuliśmy w kieszeniach, w krótkich słowach opisał aktor Jacek Braciak. Stary, wiedział jak ciebie dymają, ty do mnie myślisz, Pedro, przynajmniej ale wiedzę. Kto mnie dyma? Już przestań. ZUS cię dyma, ZUS cię dyma, jego 11 kolegów cię dyma, jebali się z OFE, to 50 miliardów, wiedziałeś, cię wydymali, nawet nie poczułeś, taki mały ciebie też dymają już. Upadek systemu postkomunizmu nastąpił w roku 2015. Samodzielna większość Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu tej kadencji, zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich zapewniły możliwość realizacji programu likwidacji postkomunizmu. I to właśnie z takich powodów Joanna i Andrzej Gwiazdowie w zeszłym tygodniu w tym programie powiedzieli to. Jest oczywistą sprawą, że wychodzimy spod komunizmu i w ogóle mamy, moja propozycja jest, żeby za rok odzyskania po raz drugi niepodległości uznać rok 2015. W najbliższą niedzielę odbędą się w Polsce wybory, których stawka jest jasna. Albo system postkomunistyczny z jego jedną wielką partią o czterech głowach wróci, a ten system przez 30 lat budowały właśnie te ugrupowania, kolejne wcielenia Platformy, PSL, Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy Konfederacji, albo postkomunizm na trwałe przejdzie do historii. I o tym, i nie tylko o tym, dyskutować będziemy dziś w Minęła 20. Michał Rachoń, jedziemy.